Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Tak się mawiało w Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w naszym kraju rządziło dwóch władców, jeden po drugim, wywodzących się z Saksonii, stąd określenie Sas, król Sas, stąd określenie czasy saskie, tak jak w naszym temacie dzisiejszym. Czy rzeczywiście było tak dostatnio zapanowania Sasów? Zaraz się przekonamy. Skąd się wzięli Sasi na naszym tronie? W 1696 roku zmarł Jan III Sobieski. Nasz król, który dosyć wyraźnie zapisał się w historii. Rozstrzygano tutaj różne, znaczy inaczej, rozważano różne rozstrzygnięcia po jego śmierci, jeżeli chodzi o elekcję. Było kilku kandydatów. W czasie wolnej elekcji, która odbyła się w roku następnym, 1697, jednym z kandydatów był syn Jana Sobieskiego, nazwany imieniem Jakub. Innym kandydatem był książę Conti z Francji. No ale kandydatem też był właśnie władca Saksonii, jednego z państw Rzeszy Niemieckiej, Fryderyk August z dynastii Wettinów, czyli Wettin. Pamiętajmy, Wettinowie to jest nazwa dynastii, nie Sasowie. Sasowie to określenie po prostu państwa Sas, czyli Saksonia. Ostatecznie szlachta podzieliła się, jeżeli chodzi o preferencje co do tego, kto ma zostać naszym władcą. I część szlachty obrała na władcę Polski Contiego z Francji, a część właśnie Wettina z Saksonii, Fryderyka Augusta Wettina. No i wydawało się, że pójdzie na noże, ale książę Conti bardzo opieszale wybierał się do Polski i tak naprawdę, kiedy przybył ostatecznie drogą morską do Polski, to sytuacja była już wyjaśniona i tak naprawdę Conti zmarudził tutaj trochę i musiał wracać z pustymi rękami do Francji. Więc ostatecznie doszło do koronacji Wettina. Naszym następnym władcą po śmierci Sobieskiego został August II Mocny z Saksonii właśnie pochodzący. Przydomek Mocny przypisuje się jego sile fizycznej. Podobno był bardzo dobrze predysponowany właśnie w tym zakresie. Między innymi miał łamać podkowy w rękach na rozgrzewkę codziennie rano. No inni złośliwi mówią, że mocny przydomek taki, bo lubił bardzo mocno spędzać czas i intensywnie w towarzystwie kobiet, z czego miały powstawać kolejne to nieślubne dzieci. Więc mocny w takim sensie niektórzy też tak złośliwie uważają. Czasy saskie, czyli czasy, kiedy rządzi Polską August II Mocny, a później jego syn, to czasy Unii Personalnej Rzeczpospolitej z Saksonią. Więc mamy Rzeczpospolitą Obojga Narodów od czasów Unii Lubelskiej, czyli Polska-Litwa połączone Unią, a w czasach początku XVIII wieku, w zasadzie pierwszej połowy XVIII wieku, mamy jeszcze Unię Personalną z Saksonią. Saksonię możemy tutaj sobie zaobserwować na mapie w Rzeszy Niemieckiej. Saksonia, kraj, który nie ma dostępu do Morza Bałtyckiego, jak widzimy, ale August II Mocny jako władca Saksonii ma wielkie ambicje ten dostęp do Morza Bałtyckiego zdobyć. I to będzie miało duże znaczenie dla jego rządów w naszym kraju, o czym się za chwilę przekonasz. Tak wyglądała Unia personalna, czyli Saksonię i Rzeczpospolitą łączyła tylko osoba wspólnego króla. Nic innego nie łączyło tych dwóch państw. Początki rządów Augusta II to zakończenie sprawy wojen z Turcją. W 1699 roku udało się doprowadzić do zawarcia pokoju w Karłowicach z Turcją. Właśnie na mocy tego pokoju Polska odzyskiwała ziemię, które wcześniej straciła w wojnach z Turcją. Więc mamy tutaj powrót do status quo, powrót do stanu sprzed wojen. Ani nic nie zdobywamy na tych wojnach terytorialnie, ani nie tracimy. I ten pokój w Karłowicach oznacza koniec wojen polsko-tureckich. Od tej pory nasze relacje międzynarodowe już są poprawne, momentami nawet niezłe. Turcja zupełnie zmieni front w XVIII wieku w stosunku do Polski.
ale to będzie wynikało z po prostu postawy Rosji, która będzie wrogiem Polski. August II, tak jak powiedziałem, miał na uwadze dostęp do Morza Bałtyckiego, więc jako król Polski chciał odzyskać Inflanty. Inflanty, które Polska straciła na rzecz Szwedów po potopie szwedzkim, po walce ze Szwedami, którą przegraliśmy w 1660 roku. Zobaczmy na mapę. Mamy tutaj Inflanty zaznaczone właśnie tym oto kolorem, więc no, przy Polsce tylko niewielka część tych Inflant po potopie szwedzkim pozostała. Ponieważ Rosjanie również dążyli do uzyskania dostępu do Bałtyku, mam nadzieję, że pamiętasz lekcję o Piotrze I Wielkim, więc Rosja stała się naturalnym sprzymierzeńcem w potencjalnej wojnie przeciwko Szwecji, potencjalnym sprzymierzeńcem właśnie dla Augusta II Mocnego, władcy Saksonii i Rzeczpospolitej. Więc mamy zawarcie sojuszu z Rosją przeciwko Szwedom, po to, żeby wspólnie spróbować odzyskać Inflanty, czyli te ziemie, które są w posiadaniu właśnie Szwedów. I tak doszło do wybuchu wojny północnej. Jest to trzecia wojna północna, toczona w latach 1700-1721. Wojna, gdzie Saksonia, Rosja i do tego jeszcze sojuszu dołączyła Dania, zaatakowały, no toczyły walkę po prostu ze Szwecją, przeciwko Szwecji. Dlaczego Dania się dołączyła do tego jeszcze mariażu politycznego? Dlatego, że Dania miała nadzieję na przejęcie tutaj również terytoriów na Bałtyku, wysp, które należały do Szwecji. Więc mamy tutaj wspólny interes, tylko tutaj nie ma nigdzie Polski, jak widzisz, nie ma Rzeczpospolitej, dlatego że przez pierwsze lata tejże wojny północnej Rzeczpospolita nie brała w niej udziału, to znaczy nie brała w niej udziału oficjalnie, bo nieoficjalnie brała udział Rzeczpospolita, dlatego że na terenie Rzeczpospolitej toczyły się działania wojenne, wbrew woli wielu Polaków, więc Rzeczpospolita oficjalnie dołączyła do wojny dopiero po kilku latach, kiedy tak naprawdę się okazało, że no de facto uczestniczymy w tej wojnie terytorialnie, więc nie ma sensu udawać, że jest inaczej. Natomiast my nie mieliśmy interesu walczyć w tej wojnie, bo my mieliśmy dostęp do morza w innym miejscu, na przykład przez Gdańsk. Natomiast August II Mocny jako władca Saksonii parł do zdobycia właśnie szerszego dostępu do Morza Bałtyckiego, bo Saksonia takiego dostępu po prostu nie posiadała. Więc mamy tutaj atak na Szwecję tych trzech państw. No i wojna, jak widzimy, toczy się długo, a to znaczy, że nie było łatwo pokonać Szwedów. Szwedzi w XVII wieku pokazali, że potrafią walczyć niejednokrotnie, chociażby w wojnie 30-letniej, czy właśnie w wojnie nazywanej potopem szwedzkim. Szwedzi przypuścili atak na nasz kraj i tak jak powiedziałem, chcąc nie chcąc ponosiliśmy straty materialne. W 1702 roku wojska Augusta II Mocnego zostały pokonane przez Szwedów pod Kliszowem. Wcześniej Rosjanie zostali pokonani pod Narwią, więc początek wojny pokazywał tutaj przewagę Szwedów. W 1704 roku w związku z taką sytuacją powstała opozycja przeciwko Augustowi II Mocnemu w naszym kraju, bo część szlachty uznała, że to, co zrobił August II, czyli uwikłał nas, chcąc nie chcąc, w wojnę północną, że to jest po prostu wbrew interesowi naszego kraju. To nam szkodzi, to nam nic nie pomaga, nie możemy tutaj nic uzyskać, a tylko możemy tracić i już tracimy. W związku z tym część zbuntowanej szlachty w 1704 roku zorganizowała Konfederację Warszawską. Konfederację, która ogłosiła zdetronizowanie Augusta II Mocnego stroną Rzeczpospolitej. Kto w takim razie zamiast niego? No, konfederaci zaproponowali postać Stanisława Leszczyńskiego, czyli Polaka, wojewody, uznając jego właśnie za prawowitego, nowego naszego władcę. No, ale druga część szlachty polskiej uważała, że dobrze zrobił August II Mocny prąd do wojny. Dobrze, że stara się odzyskać ziemię, które Polska miała wcześniej, a teraz mają te ziemię Szwedzi, czyli mowa o Inflantach. No i zademonstrowała ta część szlachty poparcie dla króla Augusta II Mocnego, zawiązując w tym samym roku konfederację, ale w Sandomierzu. Więc mamy tutaj tak naprawdę zalążek wojny domowej. Nie dość, że mamy Szwedów w Polsce,
momentami też Rosjan, którzy jako sojusznicy Saksonii przemieszczają się po terenie naszego kraju, to jeszcze stajemy w obliczu konfliktu wewnętrznego związanego właśnie z postacią Augusta II Mocnego i Stanisława Leszczyńskiego. No i wtedy mamy drugie powiedzenie związane z Sasami. Od Sasa do Lasa. Od Sasa do Lasa. Tutaj to określenie mówi nam, że ktoś zmienia poglądy, przechodząc od Sasa do Lasa, czyli dawniej popierał Sasa, a teraz popiera Lasa, czyli Leszczyńskiego. Więc tutaj część szlachty rewidowała swoje poglądy, zmieniała zdanie, kogo popiera, kogo ceni, kogo chce na polskim tronie widzieć. W 1706 roku wojska szwedzkie na tyle dobrze sobie już radziły na frontach wojny północnej, że zawitały w ojczyźnie Augusta II Mocnego, czyli w Saksonii. Więc tutaj sytuacja stała się dramatyczna dla tego władcy i skończyło się to tym, że August II został zmuszony do abdykacji z polskiego tronu, czyli Leszczyński został de facto samodzielnym władcą w naszym kraju, czyli dosyć spory chaos podczas działań wojennych. Natomiast wszystko się zmieniło po wydarzeniu z roku 1709, po bitwie pod Połtawą. Piotr I, czyli car rosyjski, który w tej wojnie był sojusznikiem Sasa, czyli Augusta II Mocnego, wyciągnął wnioski z pierwszych porażek poniesionych w tejże wojnie i dokonał zmian w swojej armii, przeorganizował ją i można powiedzieć, że odbił się od dna. W 1709 roku udało się wojsku rosyjskiemu pokonać Szwedów spektakularnie, pokonać w bitwie pod Połtawą. Jest to jedna z najważniejszych bitew XVIII-wiecznej Europy, dlatego że ta bitwa nie tylko sprawiła, że losy wojny się odwróciły i teraz Szwedzi byli w odwrocie i stopniowo tracili terytorium i przegrywali tę wojnę, ale ta bitwa też ugruntowała pozycję Rosji w Europie. Rosja z kraju zaściankowego po tej bitwie stała się kandydatem do nowego mocarstwa na skalę przynajmniej środkowo-wschodniej części Europy. Więc mamy tutaj bitwę pod Połtawą, zwycięstwo Rosjan nad Szwedami. Rosjanie po tej bitwie wkraczają do naszego kraju. De facto Polska traci kontrolę nad dużą częścią naszego terytorium. Wojsko rosyjskie przejmuje władzę nad wieloma obszarami. De facto Polska staje się protektoratem rosyjskim, czyli takim obszarem, gdzie to Rosja decyduje o stanie rzeczy, o stanie faktycznym. To Rosja zarządza dużą częścią Polski. No i ponieważ Rosja ma taką władzę w Polsce, car rosyjski ma taką władzę w Polsce, a car jest kumplem Augusta II, jego sojusznikiem, no to sytuacja Leszczyńskiego staje się nie do pozazdroszczenia. Leszczyński czuje, że mu się usuwa grunt spod nóg, więc Leszczyński decyduje się na ucieczkę z Polski. I rzeczywiście w 1709 roku ucieka na zachód, do Francji. Dlaczego tam? No dlatego, że jego córka zyskała uwagę Ludwika XV, późniejszego władcy Francji, więc tam też mógł szukać Leszczyński we Francji. Później właśnie mógł szukać oparcia w kolejnych latach. No a skoro nie ma Leszczyńskiego, skoro Piotr I, kumpel Augusta II, rozdaje karty w Polsce, no to może wrócić do Polski August II i ponownie objąć tron naszego kraju. Czyli mamy po raz drugi objęcie władzy przez Augusta II Mocnego w Polsce. Wojna północna toczy się dalej, natomiast w naszym kraju powstaje w 1715 roku po raz kolejny antykrólewska Konfederacja, tym razem zawiązana w Tarnogrodzie. Konfederacja Tarnogrodzka, która sprzeciwia się już nie tyle temu, że Polska bierze udział w wojnie północnej, ale sprzeciwia się temu, że Rosjanie zyskali tak duży wpływ na losy naszego kraju, że rosyjskie wojska przebywają w Polsce i tak naprawdę gwarantują tutaj władzę carowi na naszym terenie. Oprócz tego obwiniany jest król za to, że pozwala na to wszystko. Oskarżany jest o to, że jest marionetką tylko w ręce Piotra I, cara rosyjskiego. Więc mamy tutaj Konfederację Tarnogrodzką. Co ciekawe, sam car Piotr I Wielki stawia się w roli mediatora
i próbuje załagodzić konflikt szlachty polskiej z królem Augustem II Mocnym i w wyniku tejże mediacji dochodzi do zebrania się Sejmu, którego gwarancją powodzenia ma być obecność w tym Sejmie wojska rosyjskiego. Sejm przeszedł do historii pod nazwą Sejm Niemy. 1717 rok, łatwa data do zapamiętania, 1717. Dlaczego Sejm Niemy? Dlatego, że bano się, że opozycja antykrólewska będzie chciała zerwać ten Sejm, stosując liberum veto. Dlatego wojsko rosyjskie obecne w Sejmie miało zastraszyć potencjalnych oponentów i siłą swoich karabinów i siłą perswazji militarnej zmusić Sejm do tego, żeby w milczeniu przyjął to, co powinien przyjąć, to, co chce król, aby Sejm przyjął. Więc mamy tutaj Sejm Niemy z tego względu, Sejm steroryzowany rosyjskimi karabinami. I jakie postanowienia ten Sejm Niemy przyniósł? Po pierwsze, od tej pory urzędnicy z Saksonii nie mogą decydować o sprawach naszego kraju. Przybycie do Polski króla z Saksonii wiązało się z tym, że sprowadził on całą armię urzędników ze swojej ojczyzny, co nam się nie podobało. Po pierwsze, bo niekoniecznie oni musieli oddawać się polskiej sprawie. Po drugie, to oznaczało mniej władzy dla lokalnej szlachty, czyli polskiej. No i wiadomo, skąd niezadowolenie. Po drugie, armia saska ma opuścić Polskę po to, żeby król nie miał możliwości używać tej armii w przypadku konfliktu z polskimi szlachcicami. Po trzecie, August II ma być w Polsce obecny, ma przebywać w Polsce co najmniej przez 3/4 czasu w ciągu roku. Chodziło o to, żeby nie przebywał w Saksonii za długo. Uważano, że Polska jest większym krajem, ważniejszym krajem, w związku z tym powinien przebywać w naszym kraju. Ustalono też stałe podatki na armię. Pamiętaj, że armia była o dziwo wielkim problemem w naszym kraju od wielu, wielu lat. Mimo tego, że potrafiliśmy wygrywać wojny czy bitwy, to nie mieliśmy tak naprawdę stałej armii. W związku z tym mamy tutaj podatki uchwalone na to, żeby opłacić armię stałą i ta armia, którą planowano stworzyć, miała być złożona z 24 tysięcy żołnierzy. Oczywiście ta armia miała być podzielona między Polskę a Litwę, między koronę a Litwę. 24 tysiące żołnierzy na tak duży kraj, wydaje mi się, że jest to bardzo niewiele, nawet w tamtych czasach. Kolejna decyzja Sejmu Niemego, ograniczenie władzy hetmanów. Hetmanów, którzy gromadzili w swoim ręku coraz więcej uprawnień, coraz więcej mieli wpływów na życie polityczne kraju, więc mamy tutaj ograniczenie. Mamy też zakaz tworzenia w przyszłości konfederacji, no bo szlachta tworzy konfederację na przykład przeciwko królowi, więc no, zakazujemy tworzenia konfederacji, czyli związków szlachty w jakimś celu stworzonych. Oprócz tego, to jest bardzo ważny zapis, warto zapamiętać ten ostatni, w Sejm Niemy przyjął ograniczenie praw niekatolickiej szlachty i o to zadbał Piotr I, żeby takie ograniczenie zostało przyjęte przez ten Sejm. Dlaczego mu zależało? Dlatego, że takie ograniczenie niekatolickiej szlachty, czyli wszystkich, którzy wyznają inne wyznanie niż katolickie, stwarzało pretekst w przyszłości, na przykład Rosji i Prusom, do tego, żeby pod płaszczykiem ochrony praw różnych wyznań ingerować w sprawy polskie. Czyli chodziło o to, żeby w przyszłości móc zarzucić polskiemu władcy czy szlachcie, że są nietolerancyjni wobec jakiegoś wyznania i w związku z tym Rosja czy Prusy, żeby chronić wyznawców prawosławia czy protestantyzmu, muszą wkroczyć do Polski, żeby zagwarantować bezpieczeństwo wyznawcom innych wyznań niż katolickie. Bardzo sprytne z ich strony, dla nas fatalne w skutkach zapisanie tego ograniczenia do postanowień Sejmu Niemego. Co gorsza, im dłużej trwały rządy kolejnych królów elekcyjnych, tym gorzej było z polską tolerancją, słynną w XVI wieku słynną tolerancją. Skąd taki zwrot w tym zakresie? Otóż pierwsza sprawa, najazd Szwedów w XVII wieku, potop szwedzki. Szwedzi, którzy byli protestantami, no tutaj spowodowało to, że katolicy mieszkańcy Polski zaczęli oskarżać wyznawców protestantyzmu o to, że są wrogami po prostu naszej ojczyzny, że sprowadzają na nas zło.
W XVIII wieku mamy podobnie, czyli mamy kolejną wojnę ze Szwecją, wojnę północną, i to się kończy znowu wzrostem nienawiści wobec protestantów. Widzimy, że w Toruniu w 1724 roku doszło do konfliktu protestantów i katolików, zakończonego zdemolowaniem kolegium jezuickiego. Taka walka na ulicach, spontaniczna, atak na tle religijnym, nazywany jest tumultem. Oczywiście od razu chcieli się włączyć w to rządzący Prusami i Rosją, no bo mamy sprawę na tle religijnym właśnie, więc była taka próba. Na szczęście wtedy jeszcze udało się uniknąć interwencji zbrojnej obcych państw w naszym kraju. Szlachta polska działała bardzo aktywnie momentami w czasie panowania Sasów. Mamy familie, czyli takie stronnictwo polityczne stworzone w dużej mierze przez rodzinę Czartoryskich, i familia popierała królewskie reformy zazwyczaj, czyli dążyła do tego, żeby wspierać władcę. Natomiast przeciwko nim było drugie ugrupowanie polityczne, stronnictwo zogniskowane wokół rodziny Potockich. Oni z kolei byli przeciwni temu, żeby król August II Mocny dalej rządził Polską, a oprócz tego byli przeciwni temu, żeby król wzmacniał swoją władzę w naszym kraju. To jest znowu taka rzecz, która się powtarza u królów elekcyjnych. Jeżeli król elekcyjny jest spoza Polski, a takich było, większość takich była, to ten król próbuje dążyć do absolutyzmu, co z kolei jest niemożliwe do pogodzenia z demokracją szlachecką w naszym kraju wtedy funkcjonującą. Więc Potoccy byli przeciwnikami silnej władzy królewskiej, chcieli storpedować każdą próbę wzmocnienia tejże władzy, nazywano ich stronnictwem republikańskim albo po prostu republikanami. Więc mamy tutaj walkę dwóch stronnictw, familii i republikanów, Czartoryskich i Potockich. Na plus Augustowi II Mocnemu można zaliczyć to, że jest pierwszym władcą, który ustanowił państwowe oznaczenie, Order Orła Białego, do dzisiaj przyznawany order, od 1605 roku nadawany. Czyli to jest order, który został stworzony przez Augusta II Mocnego. W 1732 roku, już po wojnie północnej, bo wojna północna zakończyła się w roku 21, nasi trzej sąsiedzi, Austria, Rosja i Prusy, początkowo Austria i Rosja, do tego później Prusy dołączyły, podpisali nasi sąsiedzi traktat zwany od nazwiska jednego z sygnatariuszy traktatem Liebenwolda, albo inaczej przymierzem, albo traktatem trzech czarnych orłów. Trzy czarne orły, dlatego że w godłach tych trzech państw, które podpisywały ten traktat, znajdziemy właśnie takie ptaki. Więc co ten traktat tak naprawdę ustanawiał? Po pierwsze, te trzy kraje, nasi sąsiedzi, umawiały się, że zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do elekcji ani żadnego kolejnego Sasa w Polsce, ani do powrotu Stanisława Leszczyńskiego do władzy w Polsce. Skąd takie postanowienia? No, to jest rok 32 XVIII wieku i rzeczywiście to jest rok, kiedy kończy się życie Augusta II Mocnego. On w roku następnym, jak widzimy, umarł w roku 33. Więc spodziewając się śmierci Augusta II, nasi sąsiedzi już planowali, co zrobić z Polską i z tematem wolnej elekcji. I tutaj widzimy, że skoro w ogóle oni planują, kto ma być polskim władcą, to już pokazuje pewną słabość naszego kraju i wzrost potęgi naszych sąsiadów, Prus, Austrii, które w wieku XVIII przeżywały rozkwit, więc no, a tym bardziej Rosja po reformach dokonanych przez Piotra I Wielkiego, no i później pod koniec wieku, czy w drugiej połowie wieku raczej, podczas rządów Katarzyny II Wielkiej. Więc tutaj widzimy, że Polska już jest w opałach. Oprócz tego traktat Liebenwolda przewidywał, żeby w Polsce doprowadzić do elekcji następcy tronu Portugalii, czyli infanta portugalskiego. Takie mieli założenia. Fakty jednak zweryfikowały ich postanowienia. Warto zwrócić uwagę jeszcze, że ten traktat Trzech Czarnych Orłów został zawarty przez te same kraje, które zaledwie kilkadziesiąt lat później przeprowadzą pierwszy rozbiór Polski, bo w 1772 roku. Czyli to jest taki zwiastun, można powiedzieć, już pierwszego rozbioru i współpracy naszych przyszłych zaborców.
Jak ostatecznie wyglądała sprawa następstwa tronu po śmierci Augusta II Mocnego? Wybuchła wojna tak naprawdę, dlatego że część szlachty znowu dokonała elekcji Stanisława Leszczyńskiego, znanego już nam, a druga część wybrała syna Augusta II, Augusta III, którego tutaj widzimy na obrazie i order Orła Białego ma na szarfie August III zawieszony. W związku z tym wybuchła wojna o sukcesję polską, czyli o następstwo tronu w naszym kraju. Tak jak wspominałem, Leszczyński zyskał wsparcie Francji przez to, że jego córka została ostatecznie żoną Ludwika XV, więc Francja popierała Leszczyńskiego. Natomiast nasi przyszli zaborcy, sekretariusze Traktatu Trzech Czarnych Orłów, poparli jednak Leszczyńskiego, zmienili swoje zdanie o niepopieraniu ani tego, ani tego. Uznali, że skoro tak wygląda sytuacja, skoro Francja się wmieszała w cały konflikt, to oni już wolą Sasa kolejnego na naszym tronie. W związku z tym w 1735 roku Leszczyński musiał abdykować, ponownie musiał uciec na zachód Europy, gdzie dostał od swojego zięcia, czyli króla Francji, na pocieszenie dostał we władanie Lotaryngię, czyli taką małą ziemię, takie małe państewko. No i co ciekawe, w historii Lotaryngii zapisał się Leszczyński jako władca tego obszaru bardzo pozytywnie. Do dzisiaj, jak będziesz podróżować po ziemi lotaryńskiej, czyli we Francji, możesz zobaczyć pomniki stawiane Leszczyńskiemu przez wdzięcznych mieszkańców tego regionu. A więc być może powinniśmy żałować, że rządził nie u nas, tylko gdzieś na obczyźnie. Wojna o sukcesję polską zakończyła się w związku z tym porażką Leszczyńskiego i koronacją i objęciem władzy już takiej już rzeczywistej przez Augusta III Sasa. Sasa, no bo dalej z Saksonii. W 1736 roku odbył się Sejm Pacyfikacyjny, który miał stłamsić opozycję antysaską w Polsce. Kolejne Sejmy już nie były w stanie się, znaczy może zebrać, były się w stanie, ale nie były w stanie już doprowadzić do jakichś rozstrzygnięć, były zrywane bardzo często na zamówienie, poprzez przekupywanie pojedynczych posłów w zamian za krzyknięcie liberum veto dostawali pieniądze od Rosjan, na przykład od Prusaków, więc chaos w naszym kraju trwał w najlepsze. To wszystko sprzyjało walce stronnictw magnackich, Czartoryskich, Potockich i jeszcze innych. Hetmani również też walczyli o swoje, więc mamy dosyć spory chaos na scenie politycznej naszego kraju. Nieliczni próbowali dokonywać w tym chaosie reform i wyprowadzić nasz kraj na prostą. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna, no bo im większy chaos, tym większe zagrożenie interwencji zbrojnej naszych sąsiadów, którzy, tak jak powiedziałem, wtedy przeżywają wielki rozwój, przede wszystkim militarny. Więc Henryk Brill, jeden z ministrów, próbował dokonywać reform mimo wszystko, ale większość jego prób spaliła na panewce. Mamy też Stanisława Konarskiego, który stara się wyznaczyć polskim elitom ówczesnym politycznym odpowiednią drogę, publikując dzieło pod tytułem O skutecznym rad sposobie. W 1740 roku Szymon Konarski z kolei utworzył elitarną szkołę Collegium Nobilium. No to jest znowu coś, co należy zapisać na plus Sasą. Sasom Collegium Nobilum kształciło rzeczywiście pokolenie Polaków, które odnosiło niejednokrotnie sukcesy, więc to jest w duchu oświecenia, można powiedzieć, stworzona szkoła. Sam Konarski był z zakonu PR-ów, więc te podobne kolegia tworzyli właśnie PR-zy w różnych miejscach w Polsce. Podobne kolegia też tworzył zakon jezuitów, czyli kolejne szkoły w naszym kraju powstawały. W 1747 roku mamy kolejny oświeceniowy sukces za czasów saskich, dlatego że bracia Zaózcy utworzyli pierwszą w Polsce publiczną bibliotekę, a więc dostęp do literatury dla wszystkich. Kolejne spełnienie oświeceniowego postulatu tym samym mamy w naszym kraju. Rok później ruszyła w Warszawie opera pod nazwą Operalnia, czyli mamy znowu rozwój kultury na naszych ziemiach. No i na pewno należy na plus też Sasom zaliczyć to, że starali się w Polsce też rozwinąć manufaktury porcelany, z czego Saksonia słynęła w tamtych czasach. Porcelana miśnieńska, miśnia,
to obszar właśnie leżący w Saksonii. To była porcelana na całą Europę sławna, bardzo droga, bardzo wykwintna. Zresztą widzisz tutaj na zdjęciu przykład takiej porcelany właśnie saskiej, miśnieńskiej. Do dzisiaj zresztą produkowana i do dzisiaj ceniona przez ludzi na całym świecie. Więc tutaj dzięki tej Unii mamy taki plusik jako Polacy, że uczestniczyliśmy przez pewien czas dzięki Unii Polsko-Saksońskiej w procesie tworzenia sprzedaży słynnej saskiej porcelany.